Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza święty Alfons Maria Liguori. Cnoty Najświętszej Maryi Panny. Jaka była wiara Maryi Panny? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Przenajświętsza Panna nie jest matką tylko miłości Boga i bliźniego, lecz jest także matką wiary i nadziei. Ja jestem matką pięknej miłości, bojaźni, poznania i świętej nadziei. I słusznie nazywamy ją Matką Wiary, powiada święty Ireneusz, gdyż co Ewa wyrządziła nam złego przez niedowierzanie, to Maryja naprawiła swoją niezachwianą wiarą. Ewa, dodaje znowu Tertulian, zawierzyła wężowi, zapomniawszy o tym, co jej Pan Bóg zapowiedział, i przyniosła światu śmierć. Maryja uwierzyła na słowo anioła, że pozostając dziewicą stanie się matką Syna Bożego i przyniosła światu zbawienie. Tak powiada święty Augustyn. Przenajświętsza Panna, dając przyzwolenie na wcielenie się Słowa Przedwiecznego, wiarą swoją otworzyła ludziom niebo. A Ryszard od świętego Wawrzyńca, rozbierając ten ustęp apostoła: niewierzący mąż uświęca się bowiem dzięki żonie, robi uwagę, że Maryja to jest tą niewiastą wierną, której wiara zbawiła człowieka, niewiernego Adama i całe jego pokolenie. Głównie też z powodu to wiary Przenajświętszej Panny Elżbieta nazwała ją błogosławioną. Błogosławiona, któraś uwierzyła, albowiem spełni się to, co ci jest powiedziane od Pana. Do czego dodaje święty Augustyn, że Maryja większego dostąpiła szczęścia, przyjmując Słowo Boże do umysłu przez wiarę, aniżeli przez przyjęcie go do łona swego przez wcielenie. Ojciec Suarez powiada, że Przenajświętsza Panna więcej posiadała wiary, aniżeli wszyscy ludzie i wszyscy aniołowie razem wzięci, jakoż widziała Syna swego w stajence betlejemskiej, a wierzyła, że był Stwórcą świata. Widziała Go uchodzącego przed Herodem, a nie wątpiła, że jest Królem Królów. Widziała Go rodzącym się w czasie, a wierzyła, że jest odwiecznym. Widziała Go ubogim, ogołoconym z najpotrzebniejszych do życia przedmiotów, położonym na sianku, a uznawała w Nim Pana wszystkich światów i Wszechmocnego. Uważała, że nie mówi, a uwierzyła, że jest mądrością najwyższą. Słyszała Go płaczącym, a uwierzyła, że stanowi wesele niebieskie. Ujrzała Go nareszcie okrytego zelżywościami, umierającego na krzyżu. I chociaż inni zachwiali się w wierze, ona wytrwała stale w przekonaniu, że jest On Bogiem. Stała obok krzyża Jezusowego Matka Jego. Maryja, powiada święty Antonin, pisząc o tym ustępie Ewangelii,
stała tam niezachwiana w swojej wierze w bóstwo Chrystusa Pana. I na pamiątkę tego dodaje tenże, przy końcu jutrzni wielkotygodniowej zwanej jutrznią ciemną, po wygaszeniu wszystkich świec pozostawia się jedną zapaloną. Święty Leon, mówiąc także o niezachwianej wierze Maryi, do niej stosuje ten ustęp z przypowieści Salomonowych. Nie zagaśnie w nocy kaganek jej. Podobnież co do tych słów Izajasza, w których Zbawiciel uskarża się, że żaden człowiek nie podziela z nim męki. Samem tłoczył prasę, a z narodów nie masz męża ze mną. Święty Tomasz robi tu uwagę, że powiedziano tu: nie masz męża, z powodu Przenajświętszej Panny, której wiara nigdy zachwianą nie została. Albowiem podczas męki pańskiej, powiada Albert Wielki, Maryja dała najwyższy dowód wytrwałości w wierze. Wtedy, kiedy uczniowie ulegli zwątpieniu, ona się w wierze nie zachwiała. Przez taką to wielką i niezachwianą wiarę Matka Boża stała się pochodnią wiernych, jak zowie ją święty Metody, i berłem prawowiernej wiary, jak znowu nazywa ją święty Cyryl Aleksandryjski. I także dla zasług to jej wiary Kościół Święty przypisuje jej wytępianie wszelkich kacerstw. Wesel się, Maryjo Panno, wszelkie kacerstwa tyś sama pogromiła na całym świecie. Wykładając następujące słowa Oblubieńca Niebieskiego w Pieśniach nad Pieśniami wyrzeczone do Oblubienicy, zraniłaś serce moje, siostro, moja Oblubienico, zraniłaś serce moje jednym okiem Twoim. Święty Tomasz z Wilanowa powiada, że oko to oznacza wiarę Maryi, przez którą stała się ona tak miłą sercu Bożemu. Święty Ildefons pobudza nas, abyśmy naśladowali wiarę niebieskiej Matki naszej. Lecz w jakiż sposób powinniśmy ją naśladować? Wiara jest darem, a także i cnotą. Jest darem od Boga, o ile jest światłem udzielonym duszy przez Ducha Świętego. Jest cnotą, o ile się ją w czyn wprowadza. A stąd wiara służyć ma nam nie tylko za prawidło wierzenia, lecz i za prawidło postępowania. I to jest cechą prawdziwej wiary według tego wyrażenia świętego Grzegorza: ten prawdziwie wierzy, kto czynem dopełnia tego, co mu wiara wskazuje. A i święty Augustyn powiada: mówisz wierzę, to spełniaj to, co powiadasz, że wierzysz, a będzie w tobie wiara. I na tym to zawisła wiara żywa, wskutek której życie nasze zastosowujemy do naszej wiary, jak tego uczy nas sam Duch Święty. Sprawiedliwy mój z wiary żyje. Otóż tak właśnie żyła Przenajświętsza Panna, a nie jak ci, których życie nie zgadza się z ich wiarą, a więc których wiara nie jest wiarą żywą. Bo mówi Pismo Święte: wiara bez uczynków martwa jest. Diogenes chodził po ziemi wołając: szukam człowieka. I zdaje się, że Pan Bóg pomimo tylu wierzących mógłby powiedzieć: szukam chrześcijanina. Tak bowiem mało jest postępujących według wiary, tak wielu chrześcijan jest tylko z imienia. Do takich to właśnie można by powtórzyć te słowa Aleksandra Wielkiego, wyrzeczone do żołnierza, tchórza, a mającego także na imię Aleksander. Albo imię zmień, albo postępowanie swoje.
albo raczej, jak to mawiał wielebny Jan Avila, takich wypadałoby zamknąć w domu obłąkanych, i gdyż wierząc, że wieczna szczęśliwość czeka tych, którzy po chrześcijańsku żyją, a wieczne męki tych, którzy złe życie wiodą, to tak jednak postępują, jakby w to wcale nie wierzyli. Dlatego święty Augustyn upomina nas w te słowa: chrześcijaninie, miej oko chrześcijańskie, to jest, zapatruj się na wszystko według wiary. Święta Teresa utrzymywała, że wszystkie grzechy pochodzą z braku wiary. Prośmy więc Przenajświętszą Maryję Pannę, aby nam wyjednała przez zasługi swojej wiary, wiarę żywą, jaką była jej wiara. Często powtarzajmy do niej słowa wyrzeczone przez jednego z apostołów do Pana Jezusa: wzmocnij naszą wiarę. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Glorie di Maria, Uwielbienia Maryi. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej głowie.pl.